Dla mnie ruch to jest sens życia. Jak nie ma ruchu, to jest stagnacja, jest regresja. Uważam, że ruchem naprawdę można nie tylko zbudować ciało, silne ciało i mentalnie się wzmocnić, ale również przede wszystkim zadbać o zdrowie. Więc moim celem życiowym jest trenować i ruszać się do końca swoich dni, dlatego że nie chcę być uzależniona w przyszłości od kogokolwiek innego. W momencie, kiedy rozpoczęłam swoje treningi, przykładałam się do nich tak mocno, że dostałam powołanie do kadry narodowej Polski wushu na Mistrzostwa Świata w Chinach. Do Polski przywiozłam 2 medale. 2 lata później znowu pojechałam na Mistrzostwa Świata i znowu kolejne 2 medale udało mi się przywieźć. Jeśli chodzi o taką szkoleniową stronę mojego życia, to jestem seniorem Strong First, czyli szkoły Pawła Cacullina. Jest to naprawdę największa szkoła, jeśli chodzi o trening kettlebell na świecie, więc jestem mega dumna z tego, że jestem jedyną kobietą w Polsce z takim tytułem i jedną z 2 osób w Polsce z takim tytułem. W Krakowie jest mnóstwo kobiet, które naprawdę pokazały klasę na międzynarodowej arenie. Uważam, że one są jedną z najlepszych inspiracji dla wszystkich mieszkanek Krakowa, które chciałyby jakąś swoją drogę sportową rozpocząć. Kraków jest fantastycznym miejscem do rozwijania pasji. Nie dość, że jest to piękne miasto, to jest tutaj naprawdę mnóstwo fajnych obiektów. Nawet dzisiaj jesteśmy na jednym z nich, gdzie tych możliwości jest mnóstwo. Mieszkam w Krakowie, żyję w Krakowie, trenuję ludzi z Krakowa, więc jest to moje miejsce i moje miasto.